Cześć, dzisiaj wybrałem się na stację kolejową Pelplin. Nad Pelplin znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim, gminie Pelplin. Także zapraszam do prezentacji. Po prostu zobaczymy, co będzie. Z tego intra, to jest dowodno. Stacja wyposażona jest w dwa tory, z których mogą odjeżdżać pociągi pasażerskie. Ogólnie sporą ilość torów odstawczych, które są tam, niestety nie jestem w stanie ich policzyć, gdyż niektóre są niezelektryfikowane. Proszę bardzo, dwa perony, dwa tory, z których mogą odjeżdżać pociągi, z czego dwie krawędzie. Niby są trzy, ale z tej tutaj tak średnio, bo w Pelplinie wysiada się tutaj, jak się jedzie od Tczewa. Proszę bardzo, oprócz tego mamy jedną wiatę, taką na stawnię, zegary peronowe. Do wiaty i rozkładów jazdy jeszcze sobie podejdziemy na spokojnie. I taki peron, na którym współczuję ludziom, którzy stoją tutaj w trakcie mijanek. Naprawdę. Lecimy. Rozkład jazdy wygląda tak, proszę bardzo. Niby ruch pociągów pasażerskich nie jest tutaj zbyt duży, przynajmniej regionalnych, ale lub intercity i towarów jest tutaj ogromny. Bardzo. I przy okazji jest tutaj ta wiata, o której mówiłem. Jeszcze jest system zapowiedzi. Proszę bardzo. Teraz lecimy na szlak. Znajdujemy się na linii 131, a tutaj mamy szlak nad Tczew i przy okazji najbliższy w taką stronę to Słupkowy. A w przeciwnym kierunku mamy szlak nad Bydgoszcz i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Kulice Tczewskie. I jeszcze tu jest przejazd na Mickiewicza, który będzie na kanale osobno. Przenosimy się do ciekawostek. Na tle zegara i tablicy peronowej Pelplin, ciekawostki. Ciekawostka pierwsza. Pelplin leży na ruchliwej magistrali kolejowej, mianowicie linii 131, czyli tak zwanej magistrali węglowej. Ciekawostka druga. Przez Pelplin biegnie autostrada A1, jest nawet zjazd Pelplin, można sobie zobaczyć. Blisko Pelplina jest też Starogard Gdański, to jest mniej więcej podobna wysokość. Jedzie się drogą do Jabłowa i z Jabłowa skręca się w prawo i jesteś w Starogardzie. I ciekawostka ostatnia, w latach 1975-1998 Pelplin leżał do województwa gdańskiego. Także dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca z Dawodla, z racji 08. Cześć!